Witam wszystkich w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w naszym 90. programie Oko na Niedzielę. Dzisiaj, jak zwykle, słyszymy o kuszeniu Pana Jezusa, ale możemy pytać, dlaczego Pan Bóg w ogóle dopuszcza na nas pokusy i to nawet na samego Pana Jezusa? Najprostsza odpowiedź brzmi: dlatego, że jesteśmy wolni. Nasza wolność jest czymś najbardziej cudownym w nas, najbardziej boskim, bezcennym jest centrum naszej osoby. Ale jej negatywną stroną jest to, że możemy źle wybrać, możemy podjąć złą decyzję. A właśnie pokusa to jest możliwość złej decyzji, złego wyboru, która już przeniknęła do naszej świadomości. Która niejako w nas pracuje, którą rozważamy. To jest właśnie pokusa. Myślenie o złym wyborze, o wyborze sprzecznym z rozumem, sprzecznym z Bogiem, sprzecznym z moralnością, sprzecznym z naszym dobrem. I pokusa nieraz nas może zaskakiwać, bo sądziliśmy, że jesteśmy ponad taką czy inną pokusą. A kiedy musimy stoczyć z nią walkę, a co gorsza, kiedy przegrywamy, kiedy pokusa staje się grzechem, przekonujemy się, że znowu siebie samych przecenialiśmy. To jest bolesne odkrycie, bolesna prawda o samym sobie, ale ta prawda, albo szczególnie ona, jak każda prawda jest absolutna, trzeba ją przyjąć bo ona jest wezwaniem do zmiany, do nawrócenia. Właśnie wartość człowieka poznaje się szczególnie w pokusach, jak sobie z nimi radzi, jak wybiera. A można powiedzieć, że pokusy są wielkim zagrożeniem. To jest podobnie jak w biologii czy w świecie informatycznym, komputerowym. Nasze ciała są przecudowne, ale są ciągle atakowane przez biliony i biliony wirusów i bakterii, które mogą te ciała zabić. Podobnie nasze coraz wspanialsze komputery są atakowane przez biliony i biliony tzw. wirusów elektronicznych, które także mogą zniszczyć całą zawartość naszych komputerów, całą ich pamięć. Mogą zniszczyć same komputery i maszyny kierowane przez nie. I podobnie jest z naszą duszą. Ona jest najbardziej wspaniała, ale też jest atakowana przez wirusy. Właśnie można powiedzieć, że pokusy są takimi wirusami, bakteriami, zarazkami, które chcą zarazić naszą duszę, doprowadzić do choroby, zniszczyć. I skąd biorą się te wirusy? Wiemy w biologii, bardziej z natury, chociaż są wirusy, bakterie tworzone przez ludzi dla celów wojennych. Wirusy komputerowe w ogóle są tworzone przez złych ludzi w bardzo złych celach. A wirusy duchowe częściowo my sami wytwarzamy, ale też wytwarzają. Źli ludzie, którzy już ulegli pokusom i zgrzeszyli, i w tych grzechach żyją już nieraz dziesiątki lat, są takimi trendowatymi grzechu. Chorują na trąd nienawiści, trąd kłamstwa, trąd zdrady, trąd pychy, trąd egoizmu i tak dalej. Są jakby żywymi trupami takimi zombi, a mimo to nieraz zajmują kluczowe stanowiska w społeczeństwie. Kierują mediami, polityką, kulturą i rozsiewają wszędzie zarazki chorób, na które chorują. Nawet tego bardzo chcą, bo im więcej ludzi zarazi się ich kłamstwem, ich nienawiścią, tym bardziej będą mieli poczucie, że są niewinni, że wszyscy są tacy. Ale właśnie te pokusy, kiedy nas nimi owładną, mogą nas zabić. Trzeba się przed nimi bronić. Właśnie tak, jak przecież mamy tysiące lekarstw, pełne apteki, które bronią nasze ciała, mamy programy obrony komputerowej w każdym komputerze. Tak musimy bronić się przed wirusami duchowymi, bo one także mogą nas zabić mogą zabić życie wieczne w nas. Bronić się musimy przede wszystkim używając rozumu, bo Rozum nam pokazuje bezsens pokusy. Chęć złamania przykazania moralności jest w istocie absurdalna, bo to nie jest jakieś jarzmo narzucone na nas. Przykazania, etyka to są drogowskazy do szczęścia. To niejako jest instrukcja obsługi człowieczeństwa. Przecież każda maszyna, im bardziej jest skomplikowana, ma tym dłuższą instrukcję obsługi i należy się do niej stosować. Kiedy kupujemy nowy komputer, samochód, pralkę, to czytamy instrukcję. I ten, który zaprojektował tą maszynę, kto ją stworzył, ten inżynier napisze najlepszą instrukcję, bo on zna tą maszynę od środka, niejako od podszewki, od rdzenia. My tu nic, jako lejcy, nie jesteśmy w stanie dodać. Jeżeli będziemy coś kombinować, wymyślać, to możemy tylko wszystko popsuć, zniszczyć maszynę, doprowadzić do katastrofy, do nieszczęścia. A właśnie Bóg, który nas stworzył, najlepiej wie, kim jesteśmy, jak powinniśmy funkcjonować. Dlatego daje nam instrukcję obsługi człowieczeństwa. Daje nam objawienie, daje nam przykazania. Daje nam też rozum, który... Pozwala nam odkryć zasady życia człowieka podobnie jak odkrywamy rozumem zasady postępowania w każdej dziedzinie, także w takich wspaniałych górach, jak iść, żeby dojść do celu. Natomiast pokusa jest czymś absurdalnym, jest czymś nierozumnym, czymś samobójczym, bo jest wbrew rozumowi przede wszystkim. Dlatego właśnie Jezus nie dyskutuje z pokusami, od razu je odrzuca. On jest ponad nie, on widzi, że one są absurdalne. Tutaj można powiedzieć, trzeba być jak człowiek dorosły, który wyrasta z pokus dzieciństwa. Jako dzieci może mieliśmy pokusę, żeby się pobić z kolegą, czy zabrać mu zabawkę, jakiś samochodzik, czy lalkę. No, dzisiaj jako dorośli nie przeżywamy takich pokus, jesteśmy ponad nimi, no, widzimy ich absurdalność. I chodzi o to, żebyśmy wyrastali tak z wszystkich pokus, właśnie jak Jezus, żebyśmy od razu widzieli ich absurdalność. Tutaj jest bardzo ważne, żeby pokusy odrzucać w zarodku, w propozycji, tak właśnie jak Jezus. Podobnie jak na wojnie, bo my niejako toczymy wojnę z pokusami. A na wojnie zwykle najcięższe bitwy rozgrywają się o przyczółki. Strona atakowana, którą jesteśmy, robi wszystko, żeby zwalczyć przyczółek po drugiej stronie rzeki czy drugiej stronie morza. Bo jeżeli go nie zwalczy, to z tego przyczółka może się rozwinąć ofensywa, która doprowadzi do przegranej wojny. Właśnie, jeżeli dana strona, dane wojsko nie jest w stanie zniszczyć przyczółka. No to już jest bardzo prawdopodobne, że przegra ofensywę, która wyjdzie z tego sprzeczółka, Przegra całą wojnę. No i podobnie jest duchowo. Trzeba walczyć z przyczółkiem zła w nas, bo jeżeli jesteśmy za słabi, żeby sobie poradzić z przyczółkiem, no to jakże sobie poradzimy z całą ofensywą? Dlatego właśnie Jezus mówi: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej jest nieuczciwy, ten niewielki będzie nieuczciwy. Tak, to jest przecież bardzo logiczne. Jeżeli nie jesteśmy w stanie oprzeć się małemu złu, małej pokusie, no to jak sobie poradzimy z dużą? Dlatego właśnie tak ważne jest walczyć z małymi pokusami, nie ulegać im. To nam mówi rozum, ale rozum to za mało, no bo właśnie grzech polega na tym, że my postępujemy wbrew rozumowi. Sam rozum jest za słaby. Oprócz rozumu, trzeba siły duchowej, trzeba mocnego życia wewnętrznego. Dlatego Jezus, choć jest najmądrzejszy, najpierw długo się modli, w ogóle dużo się modli. Najpierw długo jest na pustyni z Ojcem na modlitwie, i dopiero potem staje wobec pokus i świetnie sobie z nimi radzi, suwerennie. Od razu je odrzuca. Właśnie dlatego jest tak ważna nasza odporność duchowa, nasze życie duchowe, bo nasze ciała spotkają w końcu tak wiele, biliony wirusów i zarazków. Jeżeli będą odporne, mocne, to się obronią. Podobnie nasze komputery są atakowane przez biliony różnych wirusów elektronicznych. Jeżeli mają dobre programy ochronne, to się bronią. I podobnie my. O ile prowadzimy mocne życie wewnętrzne, dobrze się modlimy, kierujemy rozumem, to poradzimy sobie z pokusami. Podobnie jak Jezus. Amen.